Gardło nie boli. Po prostu... jakie piękne. Tak, to ja pociąłem, znaczy obrobiłem. Patrzcie, kto mnie odwiedził. Hanta! Hanta ci widzi. Hanta robi prezent. Znaczy, ja tutaj nie mogę pokazywać, bo jeszcze zobaczy, tak? Jak wrzucisz to za parę dni, to może. Za dwa dni to wejdzie. Dobrze, no spoko. To prezent, to pokażę część prezentu z podpisami różnymi, jaki to jest genialny i wielki plakat. Znaczy, to jest ponoć na folii w ogóle. Tak, taki samoprzylepny. Z nim albo sobie ktoś to przywiesi, wiesz, powiesi, albo sobie przylepi na coś. Jeszcze nie wiem, jak będzie. Genialny! Ten plakat jest, uwaga. Historii tego plakatu nie zrozumiesz. Nie zrozumiesz. To jest tak. Mam szwagra, przyszłego szwagra. Ten szwagier ma brata. Ten brat ma szwagierkę, która ma kilkanaście lat i to dla nich jest ten plakat. To jest po prostu... W sumie to jest nieodpowiednie, bo jest zbyt młody wiek. Aha, już GTA 5. Tak! Kurczę, faktycznie, nie powinieneś. Grałeś już w Red Dead. Ja nie mam konsoli tej, no, nie mam PS4, także nie pogram. Na PC to nie ma. Ja widziałem u T-Volta. Tam koniom robią się małe jaja. Jak jest zimno, jak śnieg pada, no. Dzisiaj ty tego widzisz. Patrzcie, wstała, bo Hanta przyszedł. Teraz już mamy drugi dzień. Kurczę. Teraz mamy już drugi dzień. Bo wczoraj, jak się czułem chory, tak siedziałem na kompie i nic nie robiłem tak naprawdę. Dlaczego? Dlatego, że po prostu źle się czułem. Teraz źle się czuję. Gardło mnie boli straszliwie i dlatego nic nie nagrywam. Ale mogę wam opowiedzieć. Wczoraj dałem tacie telefon, żeby sobie mógł na nim rzeczy swoje robić. No jak zacząłem upgrade'ować system, to mu się cały telefon zwiesił. Zablokowałem bootloadera i odzyskałem system. Zobaczymy, czy będzie działać. Ale czy się... No. Ale dawno mnie tak gardło nie bolało. Dawno nie byłem chory. A przede wszystkim gardło. To jest najgorsze. Tyle póki co. Patrzcie, to jest zupa pomidorowa. A tu są pomidory. Jak to ładnie wygląda. I cebulę. Ta herbata nazywa się na zdrowe gardło. Mam nadzieję, że da coś. Zupa jest tu. Misek. Dodatkowo mięta. Bo nadaje świeżego aromatu. Mać zieloną czy nie? Tak. Tak. Czy zwykłą? Okej. Okay. Zielona. Plum. Pumpkin spice. Czy jakiegoś Halloween. Zączkowego. Miodek. Czy ty też chcesz Polski pozbawionej bezoasanu, sodu, srebrnianu, potasu? Herbatkę zrobiłem, chodź. Z miodkiem, miam. Chodź, idziemy w rafta grać. Kanapeczka i zupka. A tutaj inne danie z dzisiejszego repertuaru. Kanapki, ale pomidorki, cebula i rzodkieweczka. No i najważniejsze. Nie. To miało być serowo-parówkowe tipi, ale chyba ser mi się trochę rozjechał. Coś ty zrobił? Ładnie to wygląda. To stało wcześniej. Mać, co sądzisz o serowo-parówkowym tipi? Mać. Nie rozumieję, geniuszu. Znaczy bierzesz sobie taką parówkę i masz od razu serek. Mać, to nie jest genialne? A czy to zdrowo podgrzewać ser pleśniowy? Czy to nic się z nim nie dzieje wtedy takiego niedobrego? Nie wiem. Dobre? O kurde, jak zupa serowa. A taka spleśniała. Nie każdego dnia coś wychodzi. Dlaczego od jedzenia do jedzenia? Bo pomiędzy jedzeniami siedzieliśmy przy farelce, grzaliśmy się i graliśmy w rafta. I teraz cebula. No choroba. Cebula jest smaczna i zdrowa. Powiem wam, jak mój weekend wyglądał, bo to jest vlog z weekendu. Cały czas siedzenie w cieple, w bluzie wyubierany, dużo picia, żeby wyrzucić z siebie chorobę, jak to się mówi. Udało mi się z Dagmarą i z Mateuszem w rafcie odkryć wszystkie itemki. Przynajmniej miałem okazję ograć gierkę, w którą zawsze chciałem zagrać, jak tylko zobaczyłem ją na streamie u T-Volta. A tak poza tym, to w sumie tyle. A, rozwaliłem sobie telefon doszczętnie. Znaczy działa. Ale jest już mocniej uszkodzony, może wam go pokażę. Znów mi się wysunął z kieszeni, ale tym razem wysunął mi się tak idealnie, żeby... No, oczywiście on działa, ale... No ale tak dosyć...
nie wygląda to zbyt apetycznie i trochę tego szkła się mi wysypało. Ważne, że działa ogółem. Zawsze mam herbatki do wypicia. Tak to wygląda, jak się choruje. Nie ma się siły, ma się ochotę spać. Chcesz herbatki? Mam. Chyba oznaczenie z miodkiem. Niektórzy jak się zdziwią, to tak mówią. Jezus Maria. Ale wpasowuje się w tło przynajmniej. To jest na tej zasadzie. No, mam dzisiaj zły bad hair day. Czyli tam dzień złych włosów, jak to przetłumaczyć. Jak na to kobiety mówią? Ja na to mówię... No, dobra. Więc nic więcej wam nie powiem. Kładę się dzisiaj wcześniej spać. Już wziąłem sobie farelkę na górę, żeby sobie tam ją odpalić, żeby sobie trochę nagrzeć w pokoju, żeby jeszcze więcej z siebie wypocić choroby. Lepiej się czuję. To jest dla mnie wielki plus, że nic absolutnie nie robię, tylko siedziałem w miejscu i się grzałem. Ale jutro muszę wstać bardzo wcześnie, bo jutro będzie montowanie czegoś. Musimy wstać bardzo wcześnie. Ja dokręcę sobie aparat, bo on od czasu do czasu jemu się luzują śrubki. Śrubki, które trzymają ekran i po prostu muszę je co jakiś czas dokręcać, bo inaczej która się mi wypadnie i się skończy dobra zabawa. Świnkę Chrumkę wyciągnąłem z lodówki, bo mi tata dziwnie na mnie spoglądał, więc ona tam sobie gdzieś tam jest. Dobra, dokręcę. Cię pasuje kolorem. Nikomu nie życzę, żeby był przeziębiony. To jest tak nieprzyjemne i tak bezproduktywne, że... Ziemniak znowu zapomniał nagrać outra. Na ekranie pojawiają wam się dwa poprzednie vlogi. Jeśli nie oglądaliście, to zachęcam do zrobienia tego. I subskrybujka. Do następnego. Niż jutro. Tym razem jest nagrany vlog. Mogę potwierdzić.